Nad wyraz trudne warunki postawili dziś przedstawiciele Ligi Okręgowej. No myślę, że tak, bo umiejętnie przesuwali sobie, pracowali w obronie. U nas myślę, że jeszcze dużo cierpliwości powinniśmy się nauczyć, bo mamy myślę, że stosunkowo młody zespół i niektórzy albo nawet i większość by chciała od razu w pierwszej połowie załatwić mecz i po prostu szybkie zmiany do domu, a tak nie jest w sporcie, tym bardziej, że różnica dwóch lig i nie okazuje się, że to nie jest tak, że w pierwszej połowie się załatwi mecz. Także z takim seniorskim graniem, cierpliwością, to co powiedzieliśmy sobie w przerwie, zaprocentowało to i myślę, że praca dobrze wykonana. Nie niepokoiliście się w defensywie, kiedy długie minuty mijały, a po stronie zdobyczy bramkowych zero. Myślę, że w defensywie nie było jakichś tam obaw, tylko że wiadomo, no człowiek się troszeczkę frustruje z minuty na minutę, jak już tam widzi na zegarze 40, 50 czy tak dalej, ale myślę, że zdaliśmy taki egzamin z tej pokory tak zwanej. Sporo całkiem fajnych szarż lewą flanką, ale bez wisienki na torcie w postaci choćby asysty. Daj Boże wisienkę w finale jakąś zjeść. Po drodze jednakowoż kapitanie półfinał z GKS-em Radziechowy Wieprz. Jak najbardziej, nie da się ukryć. Wiadomo, że wszyscy myślą, żeby jak najdalej dojść. Każdy postawi ciężkie warunki, tak jak dzisiaj, więc z tym się liczymy. Jest duża kadra, są zmiany, wszyscy chcą grać. Boiska teraz, na których mamy przyjemność grać, tym bardziej zachęcają, więc nic, tylko następny mecz. Powodzenia zatem w półfinale. Dziękuję bardzo. Zanim o spotkaniu w Katowicach Podlesiu, meczu pucharowym, wróćmy jeszcze do wydarzenia ligowego sprzed kilku dni. Wspomnijmy o kołysce. No, należy wspomnieć jak najbardziej. Urodziła mi się córeczka Zofia. Piękna po mamie. Jest zdrowa, jest z nami w domu. Bardzo kolegom dziękuję za kołyskę. Zosia się ucieszyła i mama również. Gratuluję zatem serdecznie. A jeszcze jedno pozapiłkarskie pytanie. Jak oceniłbyś debiut reporterski, dziennikarski Kamila Żołny? No myślę, że jeżeli skończy tutaj karierę piłkarską, to jak najbardziej może się pan bać, bo bardzo fajnie to prowadził. Szacun dla niego. Mateusz Gałdyn, prosto po meczu, ćwierćfinał Pucharu Polski na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Mateusz, co powiedzieć o meczu? Powiem tak, dobrze, że siedziałeś od początku. Przez szacunek dla telewizji jednak wyemitujemy naszą wersję rozmowy pomeczowej z Mateuszem Gałdynem. Trudne spotkanie. Trudne, takie jakie się spodziewaliśmy. Wiedzieliśmy, że tutaj drużyna przeciwna się nie położy. Postawili bardzo, bardzo trudne warunki. Szczerze mówiąc, z perspektywy boiska nie wyglądała tu drużyna. Nie wyglądała ta drużyna jak drużyna z klasy okręgowej. Życzę im awansu do czwartej ligi, bo naprawdę myślę, że sobie poradzą. No ale cieszę się, no to był nasz obowiązek. Pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną o dwie klasy rozgrywkowe wyżej i udało się. Obowiązek został spełniony. Tempo jest zawrotne. Liga, puchary. Wytrzymacie to? Jak najbardziej. Mam bardzo szeroką kadrę. Tak jak można zauważyć, praktycznie co mecz jest inna wyjściowa jedenastka. Wszyscy grają na równym poziomie. Myślę, że czwarta lokata w tabeli i wygranie finału Pucharu Polski to jest nasz obowiązek i o to będziemy grali do końca. No i jakoś spokojniej gracie, co przekłada się m.in. w protokole sędziowskim, meczowym, brakiem żółtych kartek. Myślę, że te rotacje, które tutaj są w składzie, troszeczkę stonowały nasze nastroje. Każdy wie, że nie musi aż tak walczyć na boisku. Wystarczy nasze umiejętności piłkarskie, stricte piłkarskie. No i oby tak dalej, bo widać, że to przynosi zamierzony efekt i są same zwycięstwa.